Bo chcę cofnąć i zaczepić, wiesz co, o tak, bo tam nie będę wsuwał, tylko tak, i żeby go podnieść, i wtedy po prostu jak go będę trzymał, to tu go, o to mnie idzie. Witajcie! Pogoda nie wyjściowa, ale tak, wiatru nie ma, padać nie pada, no to jedziemy w pole, słuchajcie. Sprawdziłem, trzeba było tylne lewe koło dopompować, ale że sąsiad był, pomagał trochę, to nie chciał, to mówię, nie będę go tego. Ale tak, orkan sprawdzony, wał będę musiał kupić drugi, albo osłonę może właściwie samą, bo wał jest dobry. Osłonę będę musiał kupić, także odpalamy, jedziemy, bo nie będę tutaj się za dużo rozgadywał, bo baterii nimo. I nie zapomniałem ten, naładować. I tak wyszedłem. Dobra, zakładamy kamerę. Mam nadzieję, że tu będzie wszystko jak trzeba. O! Rękawice. Na środku się ustawiłem mniej więcej. I jedziemy w to zielsko. Może trójeczką wystarczy. Albo dwójką na początku. O. Trzeba wyczyścić. A jak zwykle nie wziąłem takiego dłubaka długiego do czyszczenia i będę miał problem. Na dodatek wszystko mokre. Dobra, wyczyszczę go, nie będę nagrywał, bo już kamery nie ma. No i jedziemy, słuchajcie. Wszystko fruwa. Oj, uciekłem trochę z trasy. Jeden przejazd zrobiony, parę razy się pozatykało. Słuchajcie, włączyłem na żółwia, jadę w tej chwili na trójce żółwiowej. Widzę, że najlepiej kosi w tej chwili. Zajmie to dużo dłużej czasu, ale zrobię to na tej trójce. Bo jest dokładniej. Zobaczcie z tyłu, jak widać. Zatyka się jeszcze skubany. Ale mruczy 60. Opaska jest. No jedziemy dalej. Zatyka skubany. Ale jakoś powoli idzie. Jakiś kopiec
końca, albo ja wiem, rówki, krety. Ale sypie wszystko na głowę. No i trójeczką na żółwiku. I kita! Słuchajcie, byłem przez... na chwilkę do lasu wszedłem, bo grzybki się pojawiły. Także kto mnie tu blisko ogląda, to śmiało do lasu. A kto mnie daleko ogląda, to śmiało do lasu. No słuchajcie, jak jadę powoli, to wszystko ładnie schodzi do... No praktycznie bardzo elegancko, no ale jak wrzucę na trójkę szosową, to te badyle mają 50-70 cm, zostają takie. No i nie wiem, ale jak będę jechał powoli, no to to wszystko trwa strasznie długo, ale za to ładnie to wygląda. No i nie wiem, jak to będzie talerzówka, bo talerzówki nie mam, mam problem z talerzówką, właśnie tu jest taka sytuacja. Ale nie wiem, może to bronami, chociaż to... Brony to rozszarpią tylko, a to wypadałoby pociąć te korzenie, nie? Byłoby fajnie wtedy. No ale w każdym razie tak, no i co, jak jadę na tej trójce szosowej, no to się zapycha dosyć szybko i muszę co chwilę wysiadać, odtykać i ten. Natomiast jak jadę na polowych, no to ładnie, równiutko, nic się nie zapycha i tyle. Także taka robota, nie wiem, ten kawałek tutaj jest jakieś 60 darów, no to mi kupę czasu zejdzie, no parę godzin ładnych. Także zobaczymy, jak to pójdzie. Jedziemy dalej. Słuchajcie, bateria klęka, więc kończymy właściwie na dzisiaj. Bo inaczej to... Teraz lepiej jedzie, no. Ale zatyka się. Czas. Więc widzieliście, ile ujechałem? 50 metrów? Może jakoś tak. I zapchane. I teraz znowu wsiadaj, wysiadaj. No niestety jest to taka robota. No teraz się spadło wszystko, więc na luzie, ale czasami właśnie spada, bo to się trzęsie, przechyla kolibie. No ale tak wygląda ta robota, także tyle na dzisiaj. Nie wiem, czy coś zdążę, to jeszcze dogram, a jak nie zdążę, no to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! No, ładnie, czyściutko. Także tyle roboty, baterii już nie ma. Pojadę jeszcze kawałeczek tutaj, to zielsko w tej linii zetnę i jeszcze zrobię tam po tamtej stronie kawałek drogi i to na tyle. Dzisiaj na tyle, także trzymajcie się. Dzisiaj ten film się ukaże, bo chcę, żebyście mi poradzili, czy talerzówka, czy jak nie mam talerzówki, to brona wystarczy. Trzymajcie się, cześć!